Dzień dobry, witajcie kochani w lekko odświeżonym warsztacie osadnika. Zrobiło się jaśniej, jak widzicie obraz też wrócił na swoje miejsce, ponieważ wiele komentarzy miałem takich, w których padało pytanie, gdzie jest obraz. Także wrócił, musiałem po prostu uzupełnić po wypadające puzzle, ponieważ jest to obraz z puzzli. Będzie wisiał, niech wisi takie moje okno na świat w tej piwnicy. Słuchajcie, jak widzicie, tu są przygotowane fanty, bo dzisiaj wjeżdża odcinek kolejny, to już 17 z serii Czy to się opłaca? Fanty są i powiem wam, że minęło 2 tygodnie odkąd je przywiozłem i chyba zapomniałem co w nich jest, także to będzie też dla mnie nowe odkrywanie tego co wtedy przywiozłem. Także co, no nie przedłużając, nie zagadując za dużo. Chociaż się cieszę z tego warsztatu, powiem wam, że zbierałem się do tego już długo, ale jest. Także ja zaraz wyciągam wagę, wstawiamy torby na wagę, zobaczymy ile waży, ile zapłaciłem. No i co, po malutku będę odzyskiwał części zamienne i surowce wtórne z tychże fantów i zobaczymy jaka opłacalność tym razem mi się przytrafi. To co, jedziemy z tematem. No i dobra moi drodzy, waga zainstalowana, wpisuję od razu cenę zakupu za kilogram, jest to 2,50 standardowo, nic się póki co nie zmieniło, chociaż ceny na skupach złomu troszeczkę poszły w dół, ale dobra, pakujemy pierwszą torbę. Pierwsza torba waży 9 kg 728 gramów, co nam daje 24 zł 32 grosze. Zapisujemy. Dobra. Ta na boczek. Zapodajemy drugą. Druga to już jest 16 kg 378 gramów za prawie 41 zł. To zapisujemy. No i trzecia. Trzecia też ciężkawa. I tutaj jest 15 kg 346 gramów, co daje 38-37. I zapisujemy. Zobaczcie, 103 zł 64 grosze. Powiem wam dla ścisłości, że zapłaciłem stówkę, równą stówkę za to wszystko. Także najdroższe, największe zakupy jakie poczyniłem. Czyli przekraczamy stówę. No i zobaczymy jak ta stówa nam tutaj zaprezentuje, jak ta stówa zapracuje. Dobra, odjeżdżam. I za chwilę odstawiam wagę. No i zabieramy się po kolei za odzysk surowców wtórnych i części zamiennych. Nie zapomniałem oczywiście najpierw prezentacja tego wszystkiego. I po kolei, najpierw pierwsza, a tutaj mamy, proszę bardzo, taki wiekowy 10-litrowy kanisterek. Ten, no, ten z lejkiem, bardzo ładnie wszystko działa, wszystko się otwiera i zamyka. Także to na pewno na targ staroci trafi. To jest tak. Mam też pompeczkę. Taką dawną, też wiekową. W bardzo dobrym stanie. Nawet tutaj te drewniane rączki też super. Nie wiem czy działa, ale chyba działa. Mamy, widać, dorobiony wężyk. Chyba działa, także zobaczymy, najwyżej troszeczkę renowacji jej zrobię i też pojedzie na targ staroci lub gdzieś oczywiście będzie wystawiona na aukcję, czy na OLX, czy gdzie indziej, zobaczymy. Ale to są fanty takie do sprzedaży bezpośredniej. Odstawiam na boczek. No i w tej torbie już niewiele, trochę elektroniki, jakaś płyta główna z laptopa, przełącznik, stycznik, jak zwał tak zwał. Jest też mały dysk z laptopa. Tutaj są jakieś dwie karty rozszerzeń z fajnymi złoceniami. To też z tego laptopa, który tam był. Chyba mosiężna klameczka. Drobiazgi ze stojanów. Taki transformator. Tutaj to jest chyba resztka dławika. Mamy to. Tu są te listki mosiężne z BM-ów. No i jeszcze jakieś drobiazgi mosiężne. Także to było w tej pierwszej, lżejszej, najlżejszej torbie. I co?
Te fanty do sprzedaży bezpośredniej odstawiam na bok, a to szybciutko od razu rozmontuję, odłożę na odpowiednie miejsca, a później biorę się za kolejną torbencję. No i dobra, pierwsza torba rozparcelowana, złomik, elektronika, mosiądz biały, mosiądz żółty, troszkę aluminium i miedziucha. Także tak to się prezentuje na tę chwilę, a za chwilę biorę drugą torbę i prezentuję Wam wszystko, co się tam znajduje. No to jedziemy z drugą torebunią. I od początku. Płyta główna. Co prawda nie ma ramów, ale jest chłodzenie, czyli aluminium mieć. Pod spodem już widzę, że jest procesor, troszkę radiatorów, wszystko do rozmontowania. Także z elektroniki jeszcze jest zasilacz z kabelkami, także czysta, prosta robota. Tu jeszcze jakaś płytka zielona z kabelkami, też troszkę do rozparcelowania. Co dalej? Gotowy zabór, gotowy stojan. Następne resztki zaworu i kolejny zawór. I jakby kto pytał, to jeszcze jeden zawór. Także to wszystko, widać, że to już są popękane, do niczego nie nadające się, więc odzysk, jak ta lala. Dławik od jarzeniówki. Tu mam taką płytkę bezpiecznikową. Kupa mosiądzu. Dużo to w sumie nie ważyło, ale mosiądz na pewno jest warty, był warty zabrania tego, bo jest tego tutaj sporo, także do rozkręcenia. Dalej, jeszcze jedna jakaś płytka z jakiegoś urządzenia sterującego bodajże, nieważne, ważne, że jest. Dalej, tu jeszcze też mam jakieś styki, widzę, sreberko się świeci, także też do odzysku. Takie resztki. Gotowy aluminium odlew wpadł do torby, jeszcze jeden dławik i jeszcze jeden zawór. Tak szybciutko, co by nie nudzić. Tutaj resztka tamtego, o, chyba to jest chyba od tego. Jest ceweczka, o, jak się sypie, a dopiero co posprzątałem. Jeszcze jakaś karta rozszerzeń elektroniczna, mosiężna klamka, raczej jej zwłoki. Dobra, co dalej? A, i tutaj mam mosiężny od lampy naftowej, w bardzo dobrym stanie, tutaj działający. Lekko tutaj trzeba po prostu troszeczkę popodginać, ale ja tego robił nie będę. A to trafi do Darka z kanału Recykling i Renowacja u Darka. Jak dojdzie do siebie, to na pewno będzie działał. I jakąś lampę naftową na pewno wskrzesi za pomocą tego czegoś. Także to od razu odstawiam, żeby nie poniszczyć, żeby jeszcze bardziej tego nie uszkodzić. Dlatego to odkładam. To poleci do Dariusza. Także ja to odkładam od razu na boczek. To waży parę gramów, także różnicy nie zrobi. Słuchajcie, na koniec dwa ciekawe fanty, ale jeszcze zanim to kolejny zawór. Mosiądz pobiał i tutaj jest, widzę, mosiądz żółty. Dobra. I takie trafo ogromne z miedziuchą grubą. Ja nie wiem, czy to jest od spawarki, czy od czego innego. Nieważne, ważne, że odzyskamy z tego co nieco. No i ostatni taki jakiś stycznik, przełącznik z wielkimi tutaj mosiężnymi czy miedzianymi, nie wiem, ale to jest chyba mosiądz, takimi płytkami, wszystko do rozmontowania. Także ja się za to zabieram za chwilę, torbę odstawiam i żeby ten odcinek nie trwał za długo, szybciutko to ogarniam i spróbuję czegoś nowego. Spróbuję zrobić z tej rozbióreczki timelapsa. Także ja się tym zajmę. A, jeszcze dodam, że tamtą torbę rozpacerowałem w 15 minut. Także tu mi się zejdzie pewnie troszkę dłużej, ale żeby fajnie to pokazać, spróbuję tego pierwszy raz. Zrobię z tej destrukcji tutaj mojej timelapsa. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Dajcie znać w komentarzu, czy taka forma będzie Wam odpowiadała, jeżeli mi się to uda w ogóle. Także zapraszam do działania.
No i dobra, moi drodzy, rozparcelowane, jakieś 35 minut jak mi się zeszło nad tym, ale zobaczcie, to jedno uzwojenie tutaj, ono jest w jakimś oplocie i to jest jakiś oplot, no nie wiem, jakiegoś sznurka. No w każdym bądź razie jest to oplot materiałowy, bardzo ciężko to schodzi, a że nie chcę teraz marnować czasu, zajmę się tym na spokojnie, no ale wagi tutaj jakoś to większej nie da. Więc na razie wrzucam do wiaderka z miedzią. Jest sporo już we wiaderku. A teraz szybciutko przechodzę do prezentacji trzeciej torby, żeby nie tracić czasu. Kabelek taki luźny sobie leżał. Więcej kabelków sobie leżało. To jest akurat miedź pobielana, ale z tej izolacji bardzo to fajnie schodzi, więc szybciutko to ogarnę. Trochę elektroniki, jedna płytka, druga płytka, takie już praktycznie jakiś radiatorek tylko do zdjęcia, komputer samochodowy. No i moi drodzy, zobaczcie, to jest mój pierwszy Xbox, jakiego znalazłem, bo to jest Xbox, a raczej jego zwłoki, o się sypie, taki był pokiereszowany. Więc bardzo fajnie, tu chyba jest stacja dysku, napęd, pod spodem widzę procesor, jakiś radiator, dobra, to będzie do ogarnięcia, fajnie. Więcej elektroniki, takiej dość mocno zmęczonej, ale jest układ BGA, także jest dobrze. Dobra, tu mamy jakiś kabelek, tu jakiś, o, jakiś sterowniczek do pompy, ale to myślę, że wystawię w całości, tak mi się wydaje. Wydaje się być sprawny, zalany nie był, przełączniki działają, więc myślę, że to na Oelixa wyskoczy, jest jakiś czujnik chyba temperatury. Także jest kompletny, fajny, a to taki kabelek oddzielny, a to jest wszystko kompletne, zobaczcie. Także zobaczymy. Dalej, wkładka mosiąc pobielany, tu jakiś śrubuneczek, tu wziąłem jakiś, ale nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo tutaj to chyba będzie kupa plastiku i jakieś takie mosiężne języczki. Zobaczymy, tak, dla testu, dla sprawdzenia. Ok, tu mamy coś podobnego, jeszcze jedno, tu jakaś cewka. Znowu mosiężny zawór. Tu jest tylko kawałek plastiku, widać zgrzany, ale to szybciutko powinno pójść. Jakiś stojan pojedynczy. Tu znowu resztka dławika, jakaś cewka, znaczy transformator mały. Kolejne dwa dławiki mam. Także będzie ten. Tutaj jakiś stycznik, więc pewno będzie małe sreberko, już widać. Dobra, to tak. Jakiś śrubuneczek jeszcze. Tu mamy też jakiś chyba bezpiecznik. Dobra. Dalej, tu też mam takie ustrojstwo, to chyba stycznik taki dość spory, przebija się mosiąc, także super do rozebrania. No i oczywiście po raz pierwszy dzisiaj i ostatni transformator z mikrofalówki, transformator 800 W, także super. I jeszcze na koniec taki czajniczek starodawny, a w nim no wychodź, no patrzcie. O, taki element mosiężny. Chyba jakaś głowica od grzejnika czy coś, nieważne. Także to mamy w ostatniej, trzeciej torbie. I znowu zapodaj. A, jeszcze jakieś takie małe kabeleczki. Także tak, torba puściutka, odstawiam na boczek. No i co? Włączam timelapsa znowu, zobaczymy jak to wyjdzie, a ja to wszystko ogarniam. Myślę, że w pół godziny powinienem się wyrobić. No może 40 minut. No dobra, to lecimy.
No i dobra, moi drodzy, uporałem się ze wszystkim. Wszystko jest rozcząstkowane. Części zamienne pozyskane, surowce wtórne odzyskane. Także teraz pozostało tylko to wszystko przeważyć, przeliczyć po świeżych cenach. Bo zanim to wszystko, muszę sobie te ceny odświeżyć, zobaczyć, spisać. I zobaczymy, czy ta wydana stuwa na złomowiskach coś się zwiększy, czy się pomnoży. No dobra, ja zaraz sobie odpalam stronę Metalleo i świeże ceny spisuję. Oczywiście też ceny z elektropaki, ale tam chyba się nie zmieniły z tego, co patrzyłem, ale jeszcze zerknę. No i co? No i ostateczne ważenie, no i zobaczymy, jak to dzisiaj wszystko się opłacało. No dobra, to lecimy. No dobra, moi drodzy, wiem już chyba wszystko, przynajmniej mniej więcej. Także zaczynamy to ostateczne ważenie i sprawdzanie opłacalności tych moich zakupów. Dobra, zacznijmy od elektroniki standardowo. Płytka typu C, klasa C, po 5 zł mamy złoty 57. Zapisujemy. Odjeżdżamy. Płytka zielona typu B po 11 zł. 6,12 i zapisujemy. I od razu odkładam na bok, co by się nie mieszało. Płytki z napędów. Bodajże płytki z napędów są po 38. 38 zł. 4,56. Zapisujemy. I teraz płytka z komputera samochodowego to jest chyba 27 zł. 27, 4,48, zapisujemy. Dobra, to mamy dysk twardy z tych mniejszych rzeczy, one są po 7 zł. Ok, i teraz procesory 40 zł i zapis. Dobra, pamięć RAM tu była tylko taka malutka 150, ale złoty 20 jest i zapisujemy. Dobra, i teraz tak, płyta z komputera, ta jest bez BGA, czyli to jest 13 zł, 5,41, zapisujemy, płyta z laptopa, ojej, nie pamiętam, muszę sobie szybko przypomnieć, płyta laptopowa to 15 zł, 3,9, zapisujemy. I płyty główne jednym układem BGA to jest 18 zł. Czyli mamy 11,27 za te dwie. Zapisujemy. Czy z elektroniki to wszystko? Nie, jeszcze został zasilacz z kabelkami. Zasilacz z kabelkami po 3,80. 5,58, zapisujemy. Dobra, elektronikę, moi drodzy, mamy rozparcelowaną, więc po kolei zacznijmy od aluminium. Tu mam aluminium mix we wiaderku, wysypię wszystko, to jest 800 gramów, a mix jest po 5,60, 4,50, zapisujemy. Dobra, odłożymy z powrotem. Chcę to zrobić jak najszybciej, żeby nie tracić czasu za dużo. Dobra, aluminium odstawiam. Teraz aluminium odlew. Jest aluminium odlew po 6,70. 5 zł równo i zapisujemy. Ok, teraz mosiąc. Nie mam wiaderka do mosiądzu, a mam wszystko praktycznie zajęte. Dobra, coś skombinuję i zaraz się włączam. Coś tam mam, czyli wiaderko, taruję i wrzucam mosiądz pobielany. Mosiądzu pobielanego, no ponad 2 kg. A mosiądz pobielany jest, już podglądam, 19,30. 30... coś skopałem. 19,30. Dobra, 41,38. I zapisujemy. Dobra,
Mosiądz biały odjeżdża. Teraz staruję sobie tę tackę. Dobra, i mosiądz żółty. O, kilo 200. A mosiądz żółty 21, 30. 25 zł za żółty mosiądz ponad. I zapisujemy. Dobra, patrzcie, to już jest 116 zł. Czyli jest na plus. No, ale jeszcze to, co najważniejsze. Dobra, teraz miedź kawałkowa. Miedź kawałkowa i jeszcze tu jest miedź kawałkowa, tylko że pobielana, a nie ma rozróżnienia tego na stronie Metaleo, więc policzę to jako miedź kawałkową, taką jakby jednolitą. Dobra, to jest ponad kilogram 100, a miedź kawałkowa po 30 zł i 50 groszy. Dobra, ponad 3 dychy, zapisujemy. Dobra, teraz miedź pobielana. Miedź pobielana to jest 29,20. Odcinek 20. Dobra, i to jest 3 zł ponad za to. Ok, zapisujemy 153,50. Dobra, teraz sobie zrobię. Staruję wiaderko do miedzi mix. Staruję. I miedź mix wjeżdża na wagę i to jest prawie 3 kg 200. A miedź mix jest po 29,60. 29,60 i zapisujemy. Zobaczcie, 148 zł i 9 groszy z tych wszystkich surowców. Tak, tak, wiem, znowu bym zapomniał o złomie. Znowu bym zapomniał o złomiku, którego jest sporo. Stawiam z kasterką. Nie mam drugiej, znaczy mam, ale pełną, żeby starować. No ale powiedzmy, że ona waży około 1,5 kg. Ale to już tak nie patrząc na to, 15 kg po 90 groszy jest u mnie jeszcze złom. 0,9 to jest 13. Złotych 52 grosze i zapisujemy, czyli 261 zł i 61 groszy, a jeszcze musimy przecież coś doliczyć. No to jak widzieliście, moi drodzy, znowu na plusie. 260 zł powiedzmy za te wszystkie surowce wtórne i części zamienne oczywiście. Dodać do tego sprzedaż transformatora, a one wiecie, one schodzą na pniu. Zresztą możecie zapytać innych, którzy też sprzedają, że to naprawdę bardzo fajnie i szybko się sprzedaje. Ja za 35 zł, czyli można powiedzieć, że 3 stówki jest no, zrobione z tej stówki, tak? Czyli można powiedzieć, że razy 3, a do tego jeszcze trzeba dodać te fanty, ten kanisterek, pompkę, to też się za parę groszy sprzeda, więc na pewno ta opłacalność wzrośnie, ale ja jestem bardzo zadowolony. Ze 100 zł zrobić 300 zł w 2 godziny roboty, można powiedzieć, no dobra, można doliczyć jeszcze jakiś tam czas spędzony na złomowisku, wybierając te fanty. No ale samej tej roboty z rozbieraniem, z ogarnianiem tego wszystkiego, no to jest 2 godziny. Stówka na godzinę, mi pasuje taki układ. No dobra, przełożę to miedziuchę do tych moich pojemników. Ostatnio też obiecałem Wam, że zważę te pojemniki i tego na podsumowaniu serii nie zrobiłem, więc ja to przekładam. O, przekładam to teraz i jeszcze na sam koniec zważę oba, plus tą miedź kawałkową, którą mam w innym pojemniczku. Mówię, ona nie jest posegregowana na kawałkową, na milberę błyszczącą. To zrobię przy wysyłce. Jeszcze tutaj tylko muszę się tej otuliny z tej cewki pozbyć. Dobra, upchane. No i co? Wyciągnę jeszcze raz wagę. To też schowam na dół. Wyciągnę jeszcze raz wagę i zobaczymy, ile seria, czy to się opłaca, przyniosła miedziuchy. No dobra, to jeszcze raz waga na stół. No i zobaczymy. No dobra, to wrzućmy pierwszy pojemniczek na wagę. No to jest 15 kg, prawie 800, tak? Policzmy średnio miedź po 29 zł.
no to jest 458 zł tutaj w tym pojemniczku. Dodajmy i wrzućmy drugi. Ok. W drugim jest prawie 13 kg, 12,860 i zapiszmy, no to jest 861 zł. Dobra, ale jeszcze dodajmy tę miedź kawałkową. Kilo 700, 1 kg 700 i zapiszmy także, zobaczcie, to jest ponad 900 zł samej miedzi z serii, a do tego mosiądz, do tego jeden mosiądz, drugi mosiądz, część miedzi też i mosiądzu już wysyłałem, także jest fajnie. A jeszcze tylko chcę wam pokazać, że tutaj na tych kawałkach są chyba srebrne styki, więc nie wiem, czy można je odpalić, postaram się, zobaczę. Może się uda, bo z tych mniejszych, tylko niektóre są na miedzi, niektóre są w pełni srebrne, niektóre magnetyczne, no nie wiem. Na razie się w to bawił nie będę, na razie odkładam. No i sami widzieliście, ile tej miedzi z całej tej serii jest. No trzeba będzie ją wysłać niebawem. No i jak widzieliście, całkiem fajnie to wyszło, kasa zarobiona, ze stówki zrobione 300 w 2 godziny, także moim zdaniem fajny interes. Co jeszcze? W następnej kolejności na pewno paczki do Metalleo i do elektropaki, ponieważ dużo się tego nazbierało, trzeba spieniężyć cały ten surowiec, no i oczywiście wszystko przeznaczyć na inwestycje. Link do tych inwestycji jak zwykle zostawiam w opisie, bo tam też się fajnie dzieje, fajny plusik jest, raz jest lepiej, raz gorzej, ale cały czas na plusie. Co jeszcze chciałem? A, chciałem was zapytać, jak wam się podoba mój warsztat teraz. No, mi podoba się bardzo. Dużo miejsca na różnego rodzaju pierdoły. Mam gdzie ustawiać teraz i fanty, i to, co z rozbiórek zostało. Także, no, dajcie znać, czy troszeczkę lepiej to wygląda, czy może coś zmienić. Mam nadzieję, że pomysł z timelapsem to zaczerpnąłem z jednego z komentarzy, ponieważ ktoś napisał, że fajnie by było takiego timelapsa wrzucić z tych rozbiórek, więc wrzucam. Nie wiem, czy mi się to udało dobrze zrobić, ale dajcie znać w komentarzach też, czy taka forma wam pasuje. No cóż, jakbyśmy się przed świętami już nie widzieli, nie słyszeli, to życzę wam zdrowych, spokojnych, rodzinnych i radosnych świąt, temperatur takie, jakie zapowiadają, czyli 20+, no i mokrego dyngusa. No dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!